Jesteśmy 321Grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu, dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, tudzież tradycyjne slash. Cześć. Przed mikrofonem Paweł Ciszak i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu 321 GrowTalks, w którym udowadniamy, że sprzedaż, marketing i zarządzanie sprzedażą to fach. Dzisiaj mam nadzieję krótko i treściwie o następującym temacie. Jaka jest różnica pomiędzy szkoleniem a programem rozwojowym? Jeśli brzmi ciekawie, to zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. No dobrze. To o co chodzi z tym szkoleniem i programem rozwojowym? Ja w ostatnim czasie miałem okazję odbyć całkiem wiele spotkań sprzedażowych z naszymi klientami i potencjalnymi klientami właśnie w temacie zakupu przez nich szkoleń lub programów szkoleniowych. No, ja nie ukrywam, że jestem fanem, a może wręcz fanatykiem takich programów rozwojowych, a niekoniecznie samych szkoleń, takich powiedziałbym jedno- czy dwudniowych. Bo to jest trochę tak, jak to kiedyś powiedział nasz kolega, pozdro Tomek, że często klienci szukają plastra na złamaną nogę. Jest w tym bardzo, bardzo dużo prawdy. To znaczy. Często obserwują to, że szkolenie ma być panaceum na całe zło, czy takim lekiem na całe zło, na całe sprzedażowe zło, które w danej organizacji się dzieje. Czyli jeżeli. Mamy problem z konwersją lidów na sprzedaż, ofert na sprzedaż. Jeżeli mamy problem z tym, że sprzedajemy zbyt tanio, dajemy za dużo rabatów i można mnożyć teraz te wyzwania w działach sprzedaży, bardzo często pierwszym rozwiązaniem jest co? Zróbmy szkolenie. No i robimy to szkolenie, ludzie są zadowoleni, trener nawet całkiem ogarnięty, nawet całkiem mądrze gadał, ludzie nawet podpaleni do tego, żeby to zacząć robić. No, i potem nagle się okazuje, że jest gro jednak takich różnych innych wyzwań i problemów, które powodują, że efekty tego szkolenia niestety nie są widoczne. Więc chciałbym dzisiaj zacząć od tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy w ogóle warto zaaplikować zespołowi handlowemu szkolenie. A no warto zrobić to wtedy, kiedy macie zdefiniowane procesy i szukacie efektywności w tych procesach. Czyli wiecie doskonale, z jakich etapów składa się wasz proces i wiecie na jakim etapie macie problem. Czyli z jednej strony macie zdefiniowane procesy, a z drugiej strony macie też rzetelną diagnozę problemu, który uwaga, i tu będzie takie ciekawe słowo, który jest problemem szkolowalnym. Czyli możemy się nim zająć właśnie poprzez takie narzędzie, jakim jest szkolenie, warsztat sprzedażowy. Ja bardziej wolę opowiadać o warsztatach, czyli o takich szkoleniach, podczas których jednak pracujemy właśnie w tej warsztatowej, bardzo interaktywnej i takiej aktywnej, aktywnej formie. I tutaj bardzo ważne jest to, że ta rzetelna diagnoza, Prawdziwych problemów, ona czasami też potrafi być poza działem handlowym. No bo jeżeli nasz produkt przestał być sprzedawalny, bo załóżmy, rynek nam odjechał cenowo tak, że klienci pomimo naszej bardzo wysokiej jakości, no nie chcą nam płacić aż tak dużej różnicy w cenie. A może jest tak, częsty problem firm technologicznych, że nasze rozwiązanie przestało być rynkowe. No bo gdzieś ktoś w jakimś garażu, czy w jakiejś fabryce gdzieś na świecie, wymyślił iPhona, no i już Nokia jednak przestaje być sprzedawalna. I mamy bardzo dobry proces sprzedaży, świetnych handlowców, ale nasz produkt po prostu wypadł z rynku. Więc ta rzetelna diagnoza, zdefiniowane procesy, konkretny etap, w którym mamy wyzwanie, i to wyzwanie, które jest wyzwaniem szkolowalnym. I tu jeszcze jedna rzecz, że to jest faktycznie top problem. No bo to też jest czasami tak, że tym takim elementem szkoleniowym, i to powiem wprost, zamawiające szkolenie chcą przykryć inne, ważniejsze problemy. Czyli chcemy wdrożyć jakąś zmianę, na przykład osoby odpowiedzialne za realizację kontraktów, chcemy teraz wprowadzić im cele sprzedażowe. No i te cele sprzedażowe to oni mają realizować. My będziemy im płacić za to takie fistaszki, a nie sensowną prowizję, ale to przecież jak przejdą szkolenie, to się nauczą i będą sprzedawać. No nie będą. Jeżeli system premiowy ich do tego nie będzie zachęcał, albo wręcz będzie zniechęcał. Więc warto rozwiązywać realne problemy i te, które są problemami jakby najważniejszymi w kontekście sekwencji ich rozwiązywania. No bo jednak często te pieniądze wydane na szkolenie nie będą pieniędzmi wydanymi efektywnie bo problemy są w zupełnie innym miejscu. często zamiast szkolenia warto wykonać diagnostykę sprzedaży. warto wykonać badanie rynkowe dotyczące ceny naszych, ceny naszych usług czy produktów. Czy tego na ile dzisiaj nasze produkty w ogóle spełniają potrzeby oczekiwania i rozwiązują problemy, rozwiązują problemy naszych, naszych klientów. To tak trochę tytułem wstępu i teraz, nie dość, że bardzo często zamawiający szkolenie chcą rozwiązać nie te problemy, które trzeba, często problemy, które właśnie nie są problemami szkolowalnymi. W takim świecie, który jest totalnie niepoukładany, w którym nie ma procesów, nie ma kluczowych czynności, każdy sprzedaje po swojemu, no i teraz wrzućmy do tego wszystkiego szkolenie, będzie lepiej. No może trochę będzie, tylko pytanie, czy to trochę. To jest tym, czego faktycznie oczekujecie od takiego szkolenia. Więc jeśli zdefiniujemy sobie, że to właśnie szkolenie, warsztat sprzedażowy, jest tym, co rozwiąże wasze realne problemy, no to mamy do wyboru dwie drogi. I tu właśnie pojawia się ten element: kupmy szkolenie, albo kupmy program rozwojowy. Co rozumiem przez takie jednorazowe szkolenie? A no właśnie taki jednorazowy event, który w założeniu zamawiającego często ma być panaceum na całe sprzedażowe zło, no niestety was zmartwię, najprawdopodobniej nie będzie. A to, to, co też często po takich szkoleniach się dzieje, no to to, że... E, to może wrócę trochę... Że to, co się dzieje po szkoleniach, jest efektem tego, co, co się dzieje przed szkoleniem. <laughs> Czyli czy my przed takim szkoleniem mamy jasno zdefiniowane cele, które chcemy osiągnąć? I teraz, czy to są cele tylko i wyłącznie osób zamawiających szkolenie, czy to są również cele uczestników tego szkolenia? No bo niezależnie od tego, czy to będzie szkolenie jedno-dwudniowe, czy to będzie program rozwojowy, absolutnie takim warunkiem sine qua non jest diagnoza potrzeb szkoleniowych. Ale taka jak najszersza diagnoza. No, bo jeżeli najczęściej podczas takich szkoleń sprzedażowych na sali mamy handlowców, mamy ich bezpośrednich przełożonych, to już tutaj bardzo często ten rozjazd oczekiwań jest duży. Zdarza się też tak, że na sali szkoleniowej jednocześnie mamy osoby odpowiedzialne za pracę z obecnym klientem i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowego klienta. I tutaj znowu ich oczekiwania mogą być bardzo różne. Więc jeżeli mamy dobrze zrobioną diagnozę, dobrze określone cele takiego szkolenia, no to jesteśmy w stanie wtedy dopasować nie tylko program takiego, dla takiego wydarzenia, ale też to, kto ma być w jakiej grupie szkoleniowej. I bardzo często się okazuje tak, że z jednego zamówionego szkolenia rodzą się na przykład dwa, bo, uczestnik, bo uczestników tych szkoleń Warto podzielić na przykład na hunterów i farmerów, bo ich oczekiwania są zupełnie inne. No, jedni mają wyzwanie na przykład związane z przedłużaniem umów i z rozbudowaniem mapy relacji u klienta, żeby też jak najlepiej rozumieć ich procesy decyzyjne, a ci pierwsi, hunterzy, no, mają problem z tym, żeby na przykład wytłumaczyć jakąś skomplikowaną usługę ich potencjalnemu klientowi. To są i tu i tu chodzi o sprzedaż, ale potrzeby są zupełnie inne. Jak można takie potrzeby szkoleniowe diagnozować w sposób efektywny? No, są dwa do tego bardzo proste narzędzia. No jedno to, to wywiady, ale wywiady definiowane tak, że no to nawet przykład z ostatniego tygodnia. Zarząd jednej z firm prosi nas o to, żebyśmy wykonali pewne działania rozwojowe. I tu zaraz przejdę do tej różnicy pomiędzy szkoleniem a programem, programem rozwojowym. No i poznaliśmy ich oczekiwania, i tutaj taki prosty przykład. Mówią, na nasze pytanie, czy cena usług jest dzisiaj jakimś wyzwaniem dla państwa? Absolutnie nie. To, to w ogóle nie jest temat u nas. Zupełnie co innego nam chodzi. Schodzimy pięterko niżej do menadżerów regionalnych. No i co się okazuje? Oni mówią: Słuchajcie, no rynek po prostu zwariował. Nie wiemy, jak bronić ceny, jesteśmy najdrożsi, pomóżcie. A schodzimy pięterko niżej do handlowców, no i tam znowu ta granulacja potrzeb robi się jak taka podstawa piramidy. Nie? A co najzabawniejsze, to te potrzeby na samej górze, w środku i na pierwszej linii frontu okazują się być zupełnie inne. No i wtedy wracamy z powrotem na szczyt tej piramidy i mówimy: Hej, no z diagnostyki to nam wyszły zupełnie inne rzeczy. I wyszły też takie rzeczy, które nie są do załatwienia na dwudniowym szkoleniu, tylko są do załatwienia w dłuższym programie rozwojowym, który będzie wymagał nie tylko pracy na sali szkoleniowej, ale będzie również wymagał uruchomienia tak zwanego nurtu zarządczego. Czyli będzie od Was, drodzy kochani zarządzający, wymagał sprawdzania kilku elementów przed szkoleniem, po szkoleniu i pilnowania konkretnych aktywności Waszych ludzi, po to, żeby ta wiedza i umiejętności, których będziemy starali się ich nauczyć podczas warsztatów, żeby wdrożyli je w życie. I tutaj pojawia się ten właśnie element różnicy pomiędzy szkoleniem a programem rozwojowym, że tutaj narzędzi, które można użyć, w tym drugim jest zdecydowanie więcej. Otóż, jeżeli mamy dobrze zrobioną diagnozę potrzeb szkoleniowych, a wcześniej wiemy, że te problemy, które chcemy rozwiązać, to są właśnie te problemy, one są szkolowalne, są prawdziwe, realne i najważniejsze. A jeżeli nie są najważniejsze, no to też jakby dajemy sobie taki minimum pewności, że, że w tych realiach, w tym kontekście, który mamy, to te nasze działania szkoleniowe, mówiąc wprost, zadziałają. No to trzeba sobie stworzyć, czy warto stworzyć sobie taki plan oddziaływania nie tylko na wiedzę i umiejętności, bo to jesteśmy w stanie zrobić na sali szkoleniowej, czy to wirtualnej, czy, czy offlineowej, ale klucz całego tego ćwiczenia polega na tym, żeby tą wiedzę i umiejętności przekuć na aktywność, żeby spowodować, żeby ludzie to, czego się nauczą, żeby zaczęli to stosować. I tutaj jest bardzo wiele różnych metod. Chociażby to, że przy programie szkoleniowym warto zacząć od kick-offu, w którym jasno opowiemy ludziom, co chcemy osiągnąć, jakie są cele tych działań, w jaki sposób będziemy to robić i nie będzie to jedno czy dwudniowy event, tylko pewien proces. I często to możecie powiedzieć, no tak, no to jakby siło rzeczy chcecie sprzedać więcej swojego czasu, więc chcecie od klientów więcej pieniędzy. I taki nie. Przykłady takich programów rozwojowych, które realizujemy. To często są krótkie sesje onlineowe połączone, czy spojone, na przykład jednym dniem szkoleniowym offline, albo połówką takiego dnia. I tak na koniec dnia, suma summarum to taki program rozwojowy. On wcale nie musi być jakoś ultra dłuższy niż ten jednorazowy event szkoleniowy. Tylko chodzi o to, że tutaj narzędzia, które dobieramy są dobrane właśnie w taki sposób, żeby te efekty utrwalać. Bardzo prosty przykład, co różni szkolenie od programu rozwojowego. A właśnie zadania przed szkoleniem i zadania po takim szkoleniu. Czyli z czym macie, drodzy handlowcy, przyjechać i jak, macie, jak warto, żebyście przyjechali przygotowani, żebyśmy popracowali na waszych realnych case'ach na sali szkoleniowej. Co, to czego będziemy oczekiwać? Czy właśnie zarządzający, czego będą oczekiwać po takich warsztatach, przy naszym wsparciu, na przykład indywidualnych konsultacji z takimi handlowcami, żeby właśnie mogli sobie z nami w ramach takich spotkań drogi do mistrzostwa utrwalić te elementy, o których mówiliśmy, już w kontekście konkretnych procesów, które prowadzą i konkretnych wyzwań, z którymi się mierzą. Ale też jak zarządzający będą weryfikować efekty poszkoleniowe. Oczywiście te efekty dobrze zdefiniowane na, na samym początku. Tutaj taki przykład, też tego, co może odróżniać szkolenie od programu rozwojowego. To jest taki dashboard programu rozwojowego. Czyli, jeżeli na przykład mówimy sobie, hej, chcemy nauczyć naszych handlowców czy naszych menadżerów sprzedaży kontraktowania naszych, nie wiem, dealerów na określony rodzaj współpracy, na określoną sprzedaż. No i chcemy ich tego nauczyć. Super. No to co ma się dziać potem? Jeżeli ich zakontraktujemy, no to potem warto te efekty zacząć mierzyć. No więc pewnie w ramach takiego działania najpierw trzeba wyselekcjonować partnerów do zakontraktowania, potem ich zakontraktować, Potem mierzyć efekty, potem na przykład można ten program rozwijać o jakieś umiejętności wzmacniające tą naszą współpracę i podtrzymujące ten sprzedażowy ogień. I z tego może powstać właśnie taki, taki proces czy taki lejek działań, które ten nasz handlowiec czy menedżer sprzedaży ma wykonywać z tym dealerem, żeby. Z programu, z programu rozwojowego wycisnąć maksa dla organizacji. I teraz, w ramach takiego dashboardu, mamy konkretne aktywności, które właśnie mogą być przedzielone takim follow-upem szkoleniowym, czyli krótka półtora godzinna sesja. Pogadajmy, co, co działa, co nie działa, poćwiczmy te rzeczy, które o których rozmawialiśmy, na przykład świetnie to działa przy takich programach rozwojowych w zakresie prospectingu i pozyskania nowego klienta. No najpierw uczymy, jak przygotować kwalifikowaną bazę. Potem uczymy, jak zdefiniować odpowiednie persony i jak złapać z nimi pierwszy kontakt, no potem przechodzimy sobie przez element na przykład takiego pierwszego spotkania, pierwszego spotkania handlowego, czy takiego spotkania odkrywającego potrzeby, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakaś porcja wiedzy, mniejszy wycinek, kawałek przećwiczony na sali szkoleniowej, czy to wirtualnej, czy, czy stacjonarnej. A potem testowanie tego w boju, sprawdzenie, co działa, co nie działa, co przystaje do, danego, do danej branży biznesu i do danego handlowca. Potem follow-up, zebranie feedbacku, dokręcenie tych rozwiązań, dopracowanie narzędzi, które w ramach takiego programu wypracowujemy, i bierzemy kolejny element na tapet. Po to, żeby ta sekwencja zdarzeń i te Różne narzędzia, które, które wykorzystujemy, żeby faktycznie te kompetencje utrwaliły. No i to się zawsze dzieje ręka w rękę z zarządzającymi, którzy też otrzymują tak, tak zwany chociażby feedback zarządczy czy feedback menedżerski po takich działaniach, czyli na co zwrócić uwagę, co szczególnie podkreślić na odprawach, rozmowach jeden na jeden, kogo wesprzeć, kogo wskazać jako przykład. To są takie rzeczy, które... Powodują, że, że dany program rozwojowy działa naprawdę do kwadratu czy do sześcianu. Jeśli prowadzący taki program, czy to jest trener wewnętrzny, czy firma zewnętrzna, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Tylko znaczenie ma to, żeby szkolenie nie było eventem oderwanym od rzeczywistości biznesowej. Tylko, żeby szkolenie było elementem programu rozwojowego, który będzie się działo na bardzo wielu polach, który będzie efektem również diagnozy kompetencji sprzedażowych ludzi, który będzie realizowany w sposób Przemyślany i w taki sposób długofalowy, a nie tylko na zasadzie kupowania wiaderka z zimną wodą, które ma ugasić jakieś pożary, które w tym momencie mamy. O, mamy problem z prospektingiem. No to cyk, lecimy szkolenie z prospektingu. O, ale to byli jednak ci sami ludzie, którzy mieli pracować z obecnymi klientami, więc o. Siadły nam wyniki na obecnych klientach szybko. Szkolenie z e, pracy z obecnym klientem. O, ale kołderka była za krótka i mamy problem z prospektingiem. No może, nie, to musimy dokręcić to szkolenie z prospektingu. No, jeśli to brzmi znajomo, e, no, no, to znaczy, że, że problemem nie jest szkolenie, e, czy, czy najczęściej brak wiedzy, umiejętności, tylko on jest gdzie indziej. Na przykład w tym, że Ci sami handlowcy zajmują się zarówno pozyskiwaniem nowego klienta, jak i pracą z obecnym, i jak przesuwają swoją uwagę w jedną stronę, no to automatycznie kołdra jest za krótka, i w tym drugim obszarze powstaje wyzwanie. I teraz, jeżeli wiemy doskonale w tym procesie programu rozwojowego, kto ma jaką rolę. Jaką rolę mają zarządzający, jaką rolę mają handlowcy, jaką rolę ma na przykład wewnętrzny dział szkoleń w ramach takiego działania, gdzie na przykład taki dział szkoleń otrzymuje od prowadzących program rozwojowy konkretnie wypracowane narzędzia dopasowane do kontekstu danej organizacji, które potem można świetnie wykorzystywać w materiałach onboardingowych, no właśnie po to, żeby Tworzyć pewne, pewne unikatowe czy unikalne dla danej organizacji know-how sprzedażowe, które będzie świetnie dopasowane do branży i do kontekstu tejże, tejże organizacji. To, co też odróżnia programy szkoleniowe od, od samych szkoleń, to to, że na, podczas programów szkoleniowych jest zdecydowanie więcej przestrzeni do tego, żeby popracować na real na takich real które dzieją się właśnie tu i teraz. No bo na szkolenie ludzie mogą przyjechać z czymś, co się zadziało czas jakiś temu, a jeżeli używamy tych elementów krótkich sesji, follow-upów, indywidualnych konsultacji, mikrowarsztatów, to automatycznie można zaopiekować te wszystkie elementy które dzieją się tu i teraz, których jest więcej, ale też tych wyzwań, które pojawiają się na etapie wdrażania nowej wiedzy i umiejętności. No, ile razy przecież pewnie Wam się zdarzyło też, że po jakimś szkoleniu czy dobrym warsztacie próbowaliście coś wdrożyć, no ale wychodziło to Wam jakoś nie tak, jakbyście chcieli i po kilku próbach przestawaliście. No bo zarządzający o to nie pytał, z tymi, którzy, którzy szkolili, nie było żadnego dodatkowego kontaktu. No i w wyniku operacji pacjent zmarł albo przynajmniej mu się nie polepszyło. I to co, to, to, co zawsze warto na koniec takich programów rozwojowych zrobić, no to po pierwsze dokonać oceny. Oceny tego, co zadziałało, co nie, co warto robić w przyszłości. To, to warto robić po każdym takim działaniu rozwojowym. Natomiast to przede wszystkim, co warto zrobić, to warto z takiego programu rozwojowego spisać wnioski, wypracować narzędzia, nagrać być może jakieś filmy instruktażowe, ale zbudować z tego kompendium, które będzie służyło potomnym i kompendium, które będzie zarówno w formie pisanej, jak i w formie oglądanej, no bo też doskonale wiemy, że, że pokolenia dzisiaj w miejscach pracy się bardzo mocno zmieniają. I kiedyś się chętniej czytało, dzisiaj się zdecydowanie chętniej ogląda. Więc to, do czego bardzo mocno w ramach tego odcinka podcastu chciałbym Was zachęcić, to do tego, żebyście diagnozowali realne problemy, żebyście nie szukali plastra na złamaną nogę, tylko jak noga jest złamana, to, to trzeba gips, a żebyście szukali wyzwań, które będą realne, tych prawdziwych problemów żebyście nie uciekali od tych problemów, które są faktycznymi problemami i nie próbowali ich zaparawanować czy zasłonić szkoleniami, bo to jest tylko kupienie czasu, a wyniku i tak z tego nie będzie. Zachęcam Was bardzo mocno do tego, żebyście dobierali odpowiednie narzędzia do wyzwań, które macie, bo czasem to diagnoza obszaru sprzedaży jest tym narzędziem, od którego warto zacząć, a wcale nie, wcale nie warsztat czy szkolenie. Zachęcam Was do takiego holistycznego podejścia, do wiedzy, umiejętności, połączonej jeszcze z postawą i aktywnościami. Czyli dopiero wtedy, kiedy na tych wszystkich płaszczyznach i wiedzowej, i umiejętnościowej, i kreowania postaw, i pilnowania aktywności, dopiero kiedy zadbamy o te wszystkie cztery to właśnie wtedy te działania szkoleniowe będą dawać faktyczny rozwój rozwój ludzi i rozwój wyniku. Wyniku sprzedażowego, o który przecież wszyscy w tym naszym sprzedażowym świecie non-stop walczymy. A kiedy już podejmiecie działania szkoleniowe, to zawsze rzetelna diagnoza potrzeb szkoleniowych, czy to przez tak zwane sesje discovery, czyli warsztaty. Takie warsztaty definicji, warsztaty, które definiują te potrzeby szkoleniowe, czy to poprzez wywiady z poszczególnymi uczestnikami, ale warto zadbać o to, żeby one były robione na wszystkich poziomach struktury sprzedażowej, żeby nie popełnić tutaj takiego błędu poznawczego, że zadbamy tylko o cele zamawiających i wejdziemy na salę szkoleniową i odbijemy się od grupy, która będzie mieć zupełnie inne oczekiwania. I nagle się okaże, że, że, że wszyscy będą niezadowoleni na koniec dnia z tej aktywności. No i właśnie budujmy programy rozwojowe, a nie tylko szkolenia jako jednorazowe wydarzenia ad hoc, które mają być plastrem na, na, na konkretne wyzwanie, które mamy tu i teraz. Co nie znaczy, że, że zawsze warto budować takie programy rozwojowe. Czasami takie szkolenie ad hoc jest też dobrym rozwiązaniem, ale pod warunkiem, że mamy rzetelną diagnozę i wiemy, że ten problem, który chcemy zaadresować, właśnie możemy załatwić, czy go naprawić, czy, czy się z nim zmierzyć w sposób efektywny, właśnie poprzez takie jednorazowe szkolenie. A jeśli Chcemy podejść do rozwoju właśnie w taki sposób systemowy, dobierzmy do tego narzędzia, zaangażujmy do tego różnorakie narzędzia, zaangażujmy do tego nie tylko tych, którzy mają szkolić, ale podejdźmy do tego holistycznie, a wtedy efekty będą zdecydowanie większe. No, mówię to z własnej praktyki i też z autopsji bo miałem okazję wielokrotnie uczestniczyć właśnie w programach rozwojowych, świetnie poprowadzonych, które dawały realną zmianę, a miałem okazję też uczestniczyć w takich szkoleniach, które do dzisiaj nazywam szkoleniami do kotleta, czyli jakby szkoleniowiec za bardzo grupie nie przeszkadzał w bardzo fajnym dwudniowym evencie wyjazdowym. No dobrze, tak kończąc trochę z uśmiechem, ale mam nadzieję z zachęceniem was do refleksji nad tym by, by, by pomyśleć o rozwoju kompetencji sprzedażowych waszych ludzi nieco w szerszej perspektywie i nieco dłuższej perspektywie. Do tego bardzo zachęcam. I jeśli wzięliście z tego odcinka choćby jedną rzecz, którą zechcecie przetestować, to znaczy, że było warto go nagrać. Dajcie znać na, LinkedInie czy jak, w jakiejkolwiek innej formie, jeśli e, coś z tego odcinka zadziałało i zrobiło Wam biznes, no bo właśnie po to nagrywamy te podcasty, żeby robiły dla Was robotę, a i żeby budowały e, wynik sprzedażowy, e, czy to Wam jako handlowcom, e, czy to w Waszych firmach, jako właścicielom firm, czy to w Waszych zespołach, jako zarządzającym sprzedażą. Wielkie dzięki. Ja nazywam się Paweł Ciszak i mówię Wam do usłyszenia. Cześć.